Witam, dzisiaj chciałbym pokazać maskę MT213/1, tak zwana Danka S. Właściwie nie wiem skąd ta nazwa. Jest to dosyć nowa maska, z tych oczywiście co mam. Nie udało mi się znaleźć roku produkcji za bardzo, a jak znalazłem, to były naprawdę rozbieżne, także no nie chcę podawać, bo po prostu nie wiem i nie chcę wprowadzać w błąd. Maska jest oczywiście firmy Faser, jak wszystkie polskie maski, bo jest to też polska maska. Maska wygląda w ten sposób. Jak ktoś jest bystry, to zobaczy, że w tej właśnie masce była robiona moja miniaturka na YouTube dawno temu. Tak wygląda zapięcie na górze. Logo producenta. O, Faser. Tutaj kolejne logo. Nie wiem, co będzie widać. O, teraz będzie. No, jest to maska naprawdę jedna z lepszych, które mam. Szeroki kąt widzenia. Jest wygodna. A, i jeszcze ważna rzecz. Ten filtr jest inny niż standardowe polskie starsze filtry, filtropochłaniacze, także to jest troszeczkę mniejszy niż te standardowe. Zaraz spróbuję pokazać. Nie wiem, czy to będzie widać. Może nawet być nie widać różnicy, ale po prostu ten filtr nie wejdzie tutaj, jest za duży. Nie da się go tu wkręcić. Jest minimalnie, po prostu za duży, nie zmieści się. Także wasze filtry, jeżeli macie takie od zwykłych masek, nie będą tu pasowały. Skąd mam? Już mówię, Allegro. Za ile? 40 zł. Jedna z najtańszych masek, jakie kupiłem, poza słoniami i MC1. Także jak najbardziej polecam maskę, jest bardzo ciekawa, fajna. I fajnie wygląda. Także trzymajcie się. Dzięki za obejrzenie i cześć.